Jak zdać maturę z informatyki rozszerzonej dla strony maturainformatyka.buzinfo.pl? Najpierw 5 minut czyste fakty i trochę statystyki z matury, a potem przez 10 minut najważniejsze porady, i te ogólne, i dotyczące konkretnych typów zadań. No to czas, start. Jaka jest waga procentowa zadań? W sumie mogę zdobyć 50 punktów, to znaczy 1 punkt, dokładnie 2%. Za teorię 30%, za praktykę 70%. To znaczy, że praktyka jest ponad dwa razy ważniejsza niż teoria. Jak to w działach wygląda? To jest algorytmika, czyli ja napisałem tutaj programowanie. Koło 50% to programowanie. Jak nie lubimy programować, to zastanówmy się, czy chcemy być informatykami. Oczywiście tu jest część i teoretyczna, i praktyczna. Podobnie w części praktycznej arkusz oraz baza danych, a najmniej od 6 do 8%, bo to są akurat wyniki z zeszłego roku, to wiedza ogólna, czyli no, bezpieczeństwo, jak to działa, jak jest zbudowany komputer i tak naprawdę wiedza teoretyczna na temat informatyki. Jaka jest zdawalność? W zeszłym roku na blisko 9 tysięcy zdających uzyskano średni wynik niecałe 30%. Nie wygląda to dobrze. Jak widzicie, tutaj o 30% to jest mniej więcej tutaj. Ci wszyscy ludzie pomylili się i poszli na tę maturę na zasadzie, a spróbuję, i tak nie zależy mi, bo nie wpływa to na to, czy zdam maturę, czy nie. Ale jak widzicie, jest to bardzo trudna matura. Te wyniki lecą tu mocno w dół. Dlaczego? No, zaraz się okaże. Popatrzmy. Część algorytmiczna. Teoria poszła jeszcze jako tako, 31%, czyli porównywalnie do średniej, ale już zadanie praktyczne, czyli napisz samodzielnie program, to było najtrudniejsze zadanie dla zdających. 17%, średni wynik. No dramat. Dużo lepiej w części praktycznej poszły zadania z arkusza kalkulacyjnego oraz z bazy danych. Mniej więcej na 30%, porównywalnie. Najlepiej to, co jest najmniej istotne, czyli teoretyczna wiedza, jak ta informatyka ogólnie funkcjonuje. A wróćmy tu jeszcze na chwilę. Tu się pochwalę, tak? U mnie w granicach 15-20 osób zdaje co roku. Wynik w granicach 80% uzyskują. Przy czym no, trzeba przyznać, że mam lepsze warunki niż statystyczna polska szkoła. Mam nieco więcej godzin, dobre zaplecze i dość zdyscyplinowaną młodzież, no i to się przeradza w dobry wynik. Ostatni fakt. Zawsze jest 6 zadań. 3 z teorii w ciągu godziny i 3 z praktyki. Zadania typu prawda-fałsz, o nich sobie powiemy za chwilę więcej, analizowanie algorytmu oraz napisanie samodzielnie algorytmu. Oraz w części praktycznej baza danych relacyjna, arkusz kalkulacyjny, w tym symulacja. Wielu tę symulację zalicza tak naprawdę do algorytmiki. Te dwa zadania to jest algorytmika, drugie i trzecie w teorii, oraz ta symulacja. No i oczywiście napisz program, programowanie. To też jest algorytmika. Jak widzimy, algorytmiki jest najwięcej. W jakiej kolejności wykonywać te zadania? Pozostawiłem tą kolejność bez zmian, choć w arkuszach maturalnych ona może być wymieszana. Zacznę od wiedzy ogólnej. Proszę najpierw napisać to, co jest niejako oczywiste. To wiem, prawda, prawda, fałsz, prawda. Prawda, fałsz, fałsz, prawda. A, to jest tak, dobrze, a zatem to jest prawda. A tego nie wiem, jak będę miał czas, wrócę. Koniec. Przechodzę do zadania analizy algorytmu. Analiza algorytmu, który mam już podany. To znaczy, że mogę sobie na palcach czy na kartce policzyć dla jakichś małych liczb, co on wypisze i jak działa. I to już da mi troszeczkę punktów. A najwięcej punktów da mi, jeżeli będę potrafił to uogólnić nie na konkretne liczby, tylko na N liczb. Najtrudniejszym punktem jest oczywiście napisanie własnego algorytmu na podstawie konkretnego opisanego problemu. Czyli odwrotna sytuacja do punktu drugiego. Część praktyczna, 2,5 godziny.
Najpierw baza danych. Dlaczego? Tam nic nie można zmieniać. To jest najbardziej typowe zadanie. Zawsze wygląda tak samo. Zbuduj relacyjną bazę danych z kilku tabel i wyciągnij z niej informacje. Nic tutaj nowego nie są w stanie wymyślić układający zadania. W arkuszu kalkulacyjnym jest bardzo podobnie. Pierwsze zadania dokładnie tak samo jak w bazie danych. Wyciągnij pewne informacje, stwórz wykres. Dopiero w symulacji można się popisać i dać pewne utrudnienia, które tak naprawdę są kłopotliwe tylko poprzez mnogość ifów i funkcji logicznych lub i. Ale wszystko to powinniśmy umieć zrobić. Najtrudniejsze będzie programowanie. Widzimy 17% wynik ogólnopolski. I dlatego zostawiłbym je na koniec. To teraz konkretne zadania. Wiedza ogólna. Wygląda takie zadanie zawsze w taki sposób. Tu już mam konkretne odpowiedzi. Tu akurat jest pytanie o domain name system i jak widzimy, cztery pytania dotyczą tego samego problemu. Jeżeli znam go dobrze, to na wszystkie cztery odpowiem prawidłowo i tylko wtedy dostanę ten jeden punkt. Jeden błąd, zero punktów. Najczęściej w tych pytaniach występują SQL, no chcą sprawdzić, czy chociaż troszeczkę znamy język zapytań baz danych, i systemy liczbowe. Bardzo często też są pytania o bezpieczeństwo sieci, w tym na przykład IPv4. Zadanie typu analiza algorytmu. Mamy podany przykładowy, na przykład coś takiego, tak? To jest z ostatniego roku algorytm. Bardzo często jest to algorytm rekurencyjny. Co to znaczy? To znaczy, że funkcja zdefiniowana, ona się nazywa sym, wywołuje samą siebie, tylko ze zmienionymi parametrami. Jeżeli wywołuje siebie więcej niż jeden raz, to chyba najłatwiej przeanalizować to jest w postaci takiego drzewka. Ta wywołuje siebie samą dwa razy, czyli z każdego bloczku wychodzą dwie rączki, dwie strzałki do kolejnych bloczków. Oczywiście analiza tych wszystkich algorytmów na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl. Zapraszam do filmów tam zamieszczonych. Napisanie własnego kodu. Najtrudniejsze teoretyczne moim zdaniem. Możemy stosować tylko instrukcje proste, czyli podstawowe operacje arytmetyczne plus dzielenie modulo i warunek, że algorytm ma być optymalny. Tutaj tego wymagają. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy ciąg liczb. Najpierw są nieparzyste, a potem są zawsze parzyste. I mamy wypisać pierwszą napotkaną parzystą. No niby łatwe. Zróbmy to liniowo, czyli zwykła pętla. I lecimy sobie. Ta nieparzysta, nieparzysta, nieparzysta i tak dalej. O, parzysta. Wypisujemy, kończymy. Ale za to dostaniemy tylko jeden punkt. Jak zrobić to optymalniej? Ano w taki sposób. Sprawdzam środkowy element. Jeżeli on jest nieparzysty, no to znaczy, że do połowy już sprawdziłem. Po lewej stronie mam tylko nieparzyste. To znaczy, że mogę sprawdzić drugą połowę. Jeżeli tych liczb byłoby milion, to znaczy, że jednym pytaniem już pół miliona odrzuciłem. No to sprawdzam teraz tutaj na połowie, w połowie, drugie zapytanie. Czy ten jest parzysty? No jest parzysty, no to odrzucam drugą połowę i tak dalej. Dzielę sobie te odcinki na pół, aż znajdę granicę. Czy to jest szybsze? No przy milionie elementów zdecydowanie tak. Za takie rozwiązanie dostałbym maksymalną ilość punktów. W związku z tym mogą być konieczne, ale nie muszą i dość często nie są. No, znajomość takich algorytmów jak na przykład Euklidesa, sito Arystotelesa sobie raz napisać trzeba, połowienie przedziałów, które przed chwilą użyliśmy i tym podobne. A teraz zadania z części praktycznej. Zadania najbardziej typowe to baza danych i od niej zaczynamy. Ja już to mówiłem. Łatwo ją rozpoznać po tym, że ma przynajmniej 3 albo nawet 4 pliki tekstowe, wejściowe, które zawierają tabele. Należy je zaimportować i w jakiś graficzny sposób połączyć sobie je relacjami. Tu macie przykład takich tabel dla bazy danych pod tytułem biblioteka, wypożyczenia. No nie będę czytelnika za każdym razem wpisywał przy kolejnych wypożyczeniach, tylko podam numer tego czytelnika, bądź go wybiorę z tej tabelki. Podobnie i z książką i tak dalej. Jak widzę to i mam te strzałeczki narysowane, o wiele łatwiej mi potem przystąpić do wykonywania zadania.
Przy imporcie należy też sprawdzić, czy liczby, a w szczególności daty, są właściwie interpretowane. Jeżeli data wczyta się jako tekst, nie jako liczba, no to jak ja policzę, czy coś zdarzyło się na przestrzeni na przykład 2 lat? No to będą teksty, nie będę w stanie tego sprawdzić. Można rozwiązać te zadania z użyciem, no najczęściej robicie to w Accessie. Ja bardzo lubię Base'a i HSQL'a do tego, czy tam MySQL'a niektórzy używają, ale te zadania można także rozwiązywać w arkuszach kalkulacyjnych, Calc albo Excel. Te dwa podejścia, Base HSQL oraz rozwiązanie bazodanowego zadania w arkuszu kalkulacyjnym, przedstawiam na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl. Arkusz kalkulacyjny. No tutaj typowo pod arkusz kalkulacyjny. Zawsze zawiera jeden, bardzo rzadko dwa pliki tekstowe, wyjściowe. Pierwsze podpunkty są bardzo podobne do bazy danych, czyli wyszukiwanie informacji z jednej pojedynczej tabelki. Potem należy stworzyć jakiś wykres. Pamiętajcie, że za opis wykresu dostajemy jeden punkt, czyli 2% już. To jest dość dużo, a wystarczy przypilnować poprawnego opisu wykresu. Najtrudniejsza rzecz w arkuszu kalkulacyjnym to ostatni podpunkt, czyli symulacja, opierająca się na kilku, a nawet wielu funkcjach jeżeli oraz i lub, czyli jakichś operatorów logicznych. Na przykład wydawałem codziennie ileś tam pieniędzy, co by było gdyby codziennie wydawał o 5 zł więcej z wyjątkiem poniedziałków, bo tam wydaje o 7 zł więcej oraz co czwarty poniedziałek mam 50% mniej. No i muszę teraz połączyć te warunki i sprawdzić, ile w sumie bym wydał. Taki typowy przykład symulacji. Ostatnie zadanie, najtrudniejsze. Napisz program. 17% z niego w ostatnim roku uzyskano. Ja sugeruję Pythona. C++ jest świetnym językiem, na nim się opiera większość nowoczesnych języków, ale Python jest językiem typowo inżynierskim i na maturę jest jak znalazł. A można decydować się do lutego, jaki język wybiorę. Oczywiście mogę zmienić język tylko wtedy, jeżeli wykonam w nim kilkadziesiąt programów i poczuję się w nim swobodnie. Wtedy warto. Jest to zadanie najbardziej problematyczne, ale ponieważ piszemy program, on może się wykonywać kilka sekund, nie jest ważna złożoność obliczeniowa. Ważne, żeby obliczyć wynik. Tu już nie jest istotne, czy zrobimy to optymalnie, tak jak w części teoretycznej, tylko żeby w ogóle zadziałało. Ostatnie podpunkty w tym zadaniu to zwykle jakaś pętla w pętli, czyli jakaś złożoność kwadratowa, która przebiega dwukrotnie przez dane. Albo jakiś specyficznie opisany algorytm w treści zadania. Jeżeli przebiegamy to tylko jedną pętlą, coś chyba za łatwo. Ostatni slajd. Jak pokonać największego wroga, którym moim zdaniem jest brak czasu? No chyba, że nie umiemy zadań. Jak nie umiemy, no to ich nie zrobimy. Ale jeżeli ja wiem, czuję, zrobiłbym to zadanie, tylko musiałbym chwilę się jeszcze zastanowić, no to właśnie to jest ten problem. Zadania są bardzo typowe, tak jak przed chwilą to przedstawiłem, ale jeżeli gdziekolwiek się dłużej zastanowimy, leżymy, zabraknie czasu, bo ten czas jest na styk wyliczony. Co może pomóc? Tylko dobre wytrenowanie. No niestety, tutaj nie odkryjemy Ameryki. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Kolejne zadania tego samego typu. Może to być trochę nudne, bo ciągle ten sam typ. W matematyce mamy mnóstwo różnych działów. Tu ja Wam pokazałem tylko tak naprawdę 3 działy. Baza danych, arkusz kalkulacyjny, oraz algorytmika. 3 działy, ale trzeba je wytrenować doskonale. Jeżeli chcecie ćwiczyć, mnóstwo omówień z Waszymi dobrymi recenzjami są na stronie, jest na stronie oczywiście maturainformatyka.buzinfo.pl, do której odsyłam. A jeżeli po maturze stwierdzisz, że dzięki tym omówieniom poszło Ci troszeczkę lepiej, wrzuć tam dowolną zrzutkę, żebym miał satysfakcję, że komuś pomogłem. I to tyle. Powodzenia na maturze!